Bardzo pragnęli powitać na świecie drugie dziecko. To marzenie urzeczywistni się za niespełna 4 miesiące. Ale aktorka, Magdalena Waligórska-Lisiecka, 38 lat, nie zamierza długo pozostawać na urlopie macierzyńskim i już planuje powrót do pracy. Mam nadzieję, że to będzie dziewczynka, bo marzy mi się parka, mówiła już w minionym roku Magdalena Waligórska-Lisiecka. Dziś już jest pewna, że za kilka miesięcy jej pragnienie się urzeczywistni. Jesteśmy z Mateuszem bardzo szczęśliwi. Na razie czuję się dobrze i mam nadzieję, że tak będzie aż do samego rozwiązania, podkreśla gwiazda. Artystka i jej mąż Mateusz Lisiecki-Waligórski, 32 lat, chronią swoją prywatność, dlatego choć zaokrąglony brzuszek Magdy nie pozostawia wątpliwości, że wkrótce zostanie mamą, to szczęśliwa nowina obiegła media dopiero teraz. Aktorka, która półtora roku temu urodziła syna, jest pewna, że w roli podwójnej mamy sprawdzi się znakomicie. Niedawno Piotrusia posłaliśmy do żłobka i cieszymy się z tego, że dobrze się tam zaaklimatyzował, mówi na żywo Magda. Gwiazda zdaje sobie sprawę, że najbliższe miesiące będą wymagały od niej zwolnienia tempa. Teatr Buffo już szuka zastępstwa do spektaklu Nikt nie jest doskonały, w którym gra artystka, zdradza informator gazety. Magda planuje, że zniknie ze sceny tylko na tyle, na ile będzie musiała i zapowiada, że opiekę nad maleństwem połączy z pracą. Myślimy z Mateuszem o nowych projektach, zdradza tygodnikowi. Aktorka jest pewna, że ukochany pomoże jej w domowych obowiązkach. 5 lat wspólnego życia pokazało jej, że tworzą prawdziwie partnerską relację. Gwiazda, która wcześniej nie miała szczęścia w miłości, nie sądziła, że idealnego mężczyznę pozna na scenie Teatru Nowego w Zabrzu. W spektaklu Wysokie Napięcie grali zakochanych. Nieustająco się całowaliśmy i tak się jakoś przeniosło na życie prywatne, wyznała w jednym z wywiadów. Początkowo wielu sądziło, że ten związek nie ma przyszłości, bo ukochany jest o 6 lat młodszy. Mateusz jest dojrzały. Bardziej niż to wynika z metryki, odpowiadała zawistnikom aktorka. W końcu, jesienią 2016 roku zdecydowali się na kameralny ślub w Rzymie. Dziś są pewni, że los zetknął ich we właściwym momencie życia. I z niecierpliwością czekają na narodziny drugiego potomka.